Testowaliśmy z funkcjonariuszami oraz pracownikami Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA symulacje oraz harcerzami z grupy z Przemyśla, którzy byli pozorantami. Natomiast wjechaliśmy również z pomocą humanitarną do Mościsk. Ta humanitarna pomoc została zorganizowana przez RAS KPRM. Została bardzo mile przyjęta. To były koce, to były kołdry, to było pożywienie, to były najróżniejszego rodzaju materiały opatrunkowe i inne rzeczy, które są niezbędne w tej sytuacji. Natomiast wynikła taka sytuacja, że mer Mościsk poprosiła o pomoc w ewakuacji kobiet ciężarnych, kobiet z dziećmi, małymi dziećmi, noworodkami, które potrzebowały tak naprawdę pomocy humanitarnej, przetransportowania w miejsce działań pozbawionych działań wojennych. Tam były zorganizowane transporty. My postawiliśmy na bocznicę kolejową, gdzie ten przekaz humanitarny był przekazany. Następnie przyjęliśmy troszeczkę większą liczbę osób niż się spodziewaliśmy, ponieważ te informacje się rozeszły i zamiast 8 czy 9 busów pojechało ponad 20. Dodatkowo w Mościskach przejęliśmy również kobiety z małymi dziećmi, osoby w podeszłym wieku, które tak naprawdę uciekały w sposób dramatyczny. To były nocne ewakuacje do pociągu, który to nie był peron. To były schody, to było mniej więcej wejście do pociągu, było na wysokości twarzy. Każdy musiał być przetransportowany, przeniesiony, wspomagany w tak naprawdę dostarczeniu na pokład pociągu. Tych osób przybywało. W sumie ewakuowaliśmy ponad 600 osób, głównie obywateli Ukrainy, kobiet z małymi dziećmi. Problemy oczywiście logistyczne polegały na tym, że infrastruktura nie do końca jest przygotowana ze względu na działania wojenne. To już wcześniej przekazałem, że głównie kobiety, które pracują wiele dni, mężczyzn w służbie granicznej brakuje. To są różne sytuacje dramatyczne, które tak naprawdę dotykają mieszkańców Ukrainy i jak najszybciej musieliśmy przewieźć te osoby na tereny bezpieczne. I to zrobiliśmy, udało się i bardzo dziękuję wszystkim tak naprawdę pracownikom zarówno Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, KPRM-u, Ministerstwa Zdrowia, którzy wsparli ten proces. Nie mogliśmy dokończyć tych ćwiczeń tak naprawdę, bo te ćwiczenia miały być zakończone symulacją przewożenia do Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym, który jest przygotowywany ewentualnie do przejęcia rannych jako centrum redystrybucji. Natomiast ze względu na to, że akcja się przedłużyła, wymagało to dużego wysiłku ze strony pracowników. Także tą akcję kończymy tutaj. Te testy możemy w Warszawie zrobić jutro, pojutrze czy za dwa dni. To naprawdę nie robi różnicy. Natomiast te 600 osób, którym mogliśmy pomóc, stanowiło o wiele większą wartość tych ćwiczeń niż zakończenie ich w ramach tylko i wyłącznie symulacji. Myślę, że każdy, kto zobaczy te zdjęcia, które myślę, że przedstawimy, zrozumie, czym jest wojna i myślę, że nigdy więcej wojny i to my wiemy jako Polacy, ale także należy to współczuć Ukrainie bez względu na różnego rodzaju nasze animozje. Natomiast warto pomagać. Jak przebiegła podróż? Czy ktoś wymagał jakiejś pomocy? Jakiego rodzaju pomoc medyczna była?